skończone fugowanie. Niestety nie pokazałem wam, jak to robię. Nie pokazałem wam, jak to robię, ponieważ się bardzo spieszyłem. Ale co chcę wam teraz powiedzieć na temat tego fugowania. Ponieważ nie sfugowałem zwykłą ceramiczną fugą, tylko wybrałem na to fugę epoksydową. Nigdy tą fugą nie robiłem. I muszę przyznać, że chyba bym się nie zdecydował, gdybym wiedział, ile z tym jest roboty. Efekt jest, wydaje mi się, spoko. I podłoga jest zafugowana taką fugą antracytową. Tutaj jest dobrana taka cementowa fuga. Ale jakby do czego zmierzam? O, tu jest ta fuga. Tu jest ta fuga Mapeya Keraproxy. Akurat taką wziąłem, ponieważ gdzieś tam w Castromie była w promocji i no, nie mam żadnego doświadczenia, więc spoko. Teraz ona jest zaschnięta, więc jest twarda. No jak to epoksyd, no on się ciągnie po prostu, to jest żywica, więc to się mega ciągnie. I teraz tak, ona jest dwuskładnikowa oczywiście. To nie jest składnik od tego. To jest właśnie jakby utwardzacz. A w tej był w takim pudełeczku twardzacz, w takim pudełeczku. I to było takie masło, że po prostu sobie zrobiłem na dwie porcje, przyciąłem, wyciągnąłem, wrzuciłem, wymieszałem. I problem polegał na tym, że jak wymieszałem, to to nadal było takie ciągliwe. To było takie trochę jak takie kizakalec. I no, trzeba było atakować, wpychać to do mocno, naprawdę dużo siły trzeba było włożyć, żeby to wpychać, ściągać i to się kruszyło, spadało. Generalnie sposób nakładania jakaś masakra. Dlatego bym się nie zdecydował, no ale już jakby kupiłem, wydałem kasę, to musiałem dociągnąć to. I teraz tak. Dlaczego się spieszyłem? Ponieważ zgodnie z tym, co jest tutaj napisane, producent gdzieś tam, tak, maksymalny czas użytkowania 45 minut. Więc miałem po rozrobieniu, po wymieszaniu miałem 45 minut, żeby opierdzielić wszystko to, co miałem w tym pudełku. Dlatego już wiedząc o tym, podzieliłem sobie na dwie porcje i zrobiłem najpierw pierwszą i z tą pierwszą tutaj najgorszy odcinek był oczywiście pod kaloryferem, bo już sobie go oczywiście zamontowałem, więc sobie utrudniłem życie, no ale tutaj wszystkie załamania, bo na płaskiej powierzchni to jeszcze idzie. Ale jak już są wgłębienia, jak są narożniki, no tutaj całość generalnie masakra. Masakra. Może inny producent ma jakoś to lepiej, ale no to jest żywica, więc mi się wydaje, że tutaj cudów się nie zrobi. Ale dokupiłem do podłogi też Keraproxy. Antracytową. I tu już był taki pojemniczek z żywicą. I on już był taki lejący, więc... to już fajnie się wymieszało, już było takie bardziej miodowate. No tutaj została resztka, wszystko się już utwardziło. No jest tylko tyle mi było potrzebne na podłogę, no reszta poszło, idzie po prostu w kibel. Więc powiem wam szczerze, że miałem taki zapierdol, żeby zdążyć 45 minut, gdzieś dotąd doszedłem i potem znowu 45 minut. Żeby to wszystko opierdzielić, no i potem oczywiście jeszcze podłogę, bo stwierdziłem, że muszę to zrobić teraz, bo jak nie zrobię teraz, to dzisiaj nie będę mógł robić montażu żadnego, bo chcę tutaj teraz z wanną zacząć działać. Więc kurde, naprawdę zastanówcie się dwa razy, a poza tym, no ile to jest roboty z tą fugą epoksydową, a poza tym nie wiem, czy to widać, może tutaj troszeczkę widać, zostaje tak zwany film od tej fugi. Czyli to nie jest tak, że sobie położycie i jest gitara, to wyschnie, bo trzeba to zdjąć, przecież to widać, to się klei. No i teraz najlepsze jest to, że producent oczywiście ma preparat, taki cleaner, Keraproxy Cleaner, za 60 czy 70 zł do kupienia. Ja po prostu ręce opadają, no takie koszta, fuga na tą akurat w promocji była tam za 75 czy 80 zł, no i na podłogę też za 80 zł. Plus ten cleaner za 60, no kosmiczne koszta za ten, 2,5 stówy za fugę. Mam nadzieję, że chociaż to ona posłuży, bo podobno się nie odbarwia, jest mega wytrzymała, no i jak na basenie po prostu, nic nie powinno na nią wchodzić, żadna pleśń i tak dalej, nic się nie powinno dziać, więc liczę, że, no ale mam teraz jeszcze dużo roboty, żeby pościągać ten film i spróbuję to zrobić
Bo octem wyczytałem, że można to zrobić i ja ręce umyłem, no to jeszcze trochę zostało, bo miałem zawalone też w tym, gdzieś tam w domu. Wziąłem ocet, znaczy kupiłem ocet w taki totalnie chamski, taki spirytusowy i zobaczymy, jak to pójdzie tym octem. Mam jeszcze takie swoje cleanery, zobaczymy, czy dadzą radę, nie? Więc tak się łazienka prezentuje. Z fugami to już jest o wiele fajniej wygląda. No ale ja się biorę do roboty.